Cześć kochani, dzisiaj jesteśmy w dwójkę, jestem Samuelą. Dzień dobry. Samuela pracuje między innymi nad reaktywacją portalu X-Portal. Zgadza się, wspólnie z Bartoszem Bekierem. Bartoszem Bekierem, to są strony, które były jeszcze niedawno chyba przez ABW zablokowane. To są tego typu regiony publicystyki zakazanej, więc szacun mega. I dziękuję za zaproszenie, bo dzisiaj też mieliśmy dłuższą rozmowę, która jest na Banbaju, ale nie o wszystkim zdążyliśmy porozmawiać. Więc dzisiaj dla moich widzów taka dodatkowa rozmowa w dwójkę. Nie chcę, żeby to był wywiad, ale żebyśmy po prostu porozmawiali o tym, jak ty widzisz sytuację w tej chwili Polski. No bo jesteśmy w takim dramatycznym, moim zdaniem, momencie, w jakimś zakręcie historii, gdzie jesteśmy z jednej strony na krawędzi jakiejś wielkiej przepaści, to chyba wszyscy widzą. Z drugiej strony próbujemy po prędce zestawić jakieś skrzydła, tak, mówiąc tutaj o jakichś mądrych ideach, kierunkach geopolitycznych, jakichś alternatywach politycznych dla Polski, ale jest nas niestety bardzo mało takich osób myślących, które nie boją się mówić to, co myślą. Jak ty w ogóle widzisz teraz naszą sytuację Polski? Co my teraz możemy zrobić w momencie, w którym się znajdujemy? Właśnie jeszcze zanim odpowiem na pytanie, co według mnie możemy zrobić, drodzy Państwo, bo szczerze, możemy się modlić. Możemy się tylko modlić, że jacyś kosmici wspaniali w postaci Chińczyków uratują wyskakującego z balkonu Polaka, który już leci. My już lecimy, my już wyskoczyliśmy, więc tutaj niech będzie jasność. Ja chciałabym tylko nadmienić, że tak jak Mateusz powiedział, ciągle jest za mało ludzi myślących i odważnych, bo ja sobie zdaję sprawę, że myślących jest coraz więcej, ale z tą odwagą są problemy. Ja widzę, kochani, zarówno u Mateusza, jak i obserwuję własne statystyki na moich mediach społecznościowych, jest bardzo dużo prywatnych wiadomości z pełnym poparciem, pełną zgodą, gdzieś tam dużo pozytywnych komentarzy, ale kochani, to, że ja coś pokażę, to, że Mateusz coś pokaże, to nie wystarczy. Wy też musicie mieć odwagę, żeby wśród waszych znajomych tutaj wyjść może na szura, nie szura, ale kochani, jeśli nie będziecie podawać dalej tych informacji, jeśli nie będziecie właśnie mieli takiej odwagi cywilnej, podstawowej odwagi cywilnej, a będziecie się bać tego, co o was powiedzą, no to nie wróży to nam najlepiej. W tym momencie nasze sojusze są antypolskie, nasz rząd jest antypolski. Jedyne w czym możemy pokładać nadzieję, to Pan Bóg i resztka narodu polskiego, nie mylić z polskim społeczeństwem, resztka narodu polskiego, która widzi, co się dzieje i która chce pokoju, która chce normalności, która nie chce wojny, nie chce następnych pandemii, nie pandemii, nie chce murzynów w nadmiarze na ulicach, nie chce propagandy LGBT i innych literek. Także tutaj co możemy zrobić? Przede wszystkim możemy wspierać ludzi, którzy działają w internecie, w ogólnie dobrze pojętym interesie narodu polskiego i którzy są za prawdą. Za prawdą, to ja powiedziałam, za prawdą. Także kochani, jeśli wy też, tak jak my z Mateuszem, jesteście za prawdą, no to prawda za nami, Pan Bóg za nami, kto przeciwko nam, działamy, nagłaśniamy różne patologie, podajemy dalej uświadamami swoich mniej rozsądnych znajomych, no czyli to, co tak naprawdę możemy, czyli zacząć od własnego podwórka i wspierać twórców, którzy mają odwagę ze swoim przekazem wychodzić szereg. Organiczna i postawa, tak? Czyli promujesz pewną postawę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest trudno artykułować swoje poglądy faktycznie własnymi wystąpieniami. Wiem, że też konfrontacja z internetem, to prawda, wszystko co wysyłam już tam zostaje, nie? Ja wiem, że też dla wielu osób wystąpienie takie jak ja oznacza koniec, wyrzucenie z pracy, być może rozwód, więc ja już, wiesz, robię to tyle lat i już jakby straciłem to, co mogłem stracić przez to, co robię. Ale wiem, że to jest trudne, więc jak ktoś nie może osobiście, to niech wspiera tych, to którzy niech mówią. Niech wspiera też którzy właśnie robią wszystko, co tak, mogą. Bo spoczywa na nas dosyć duża odpowiedzialność, faktycznie Pan Bóg tu jest jedyną pomocą w tej sytuacji. Zresztą oglądałem wczoraj Tuckera Carlsona, on troszkę mi gdzieś zszedł z mojego pola uwagi po wywiadzie z Putinem, on tam jeszcze zrobił troszkę słabszych rzeczy, ale zrobił chyba z El Salwadoru prezydentem wywiad ostatnio, który miał też bardzo dużo wyświetleń. I ten prezydent opisuje, jak pozbyli się największej przestępczości chyba na świecie, bo najbardziej niebezpieczne miasto na świecie u nich, kraj. I oni pozbyli się tej przestępczości w ciągu chyba pół roku czy roku. I Tucker Carlson, to no jak to zrobiliście, prawda? Tam w momencie, kiedy oni wprowadzili jakieś ustawy takie przeciwko tej przestępczości, to chyba
500 osób od razu mafia zabiła, nie? Gdzieś różnych urzędników, więc było naprawdę grubo. I ten prezydent El Salwadoru mówi, że po prostu się modlili, że po prostu na spotkaniach rządu, ministrów, modlili się, żeby pan pomógł im tę sprawę rozwiązać. I on uważa, że to właśnie była walka dobra ze złem, że tamci przestępcy to byli po prostu sataniści. W pewnym momencie gangi ewoluowały do tego stopnia, że mordercy z nich odchodzili, bo nie chcieli zabijać dzieci. Tak? Doszło tam do takiego rodzaju zwyrodnienia i no, jasnego po prostu opowiedzenia się ludzi po stronie szatana. No i tak sobie myślę, wow, nie? Kurde, ciekawa perspektywa, że w działaniach politycznych polegać na modlitwie, więc ciekawe. Natomiast w tej chwili na świecie mam dokładnie przecież to samo. Przecież już wiemy, że nami rządzą de facto sataniści. Tak, tak, tak. No masoneria, Żydzi, drodzy Państwo. Ja tutaj nie boję się tego powiedzieć. Walka z Zachodem dla mnie to walka z samym szatanem. Z samym szatanem dla każdego, kogo interesuje ten temat, jest jasny. Kim jest rodzina królewska, kim są najbogatsze rodziny zarządzające tutaj nami wszystkimi. Także... No takie są fakty. Także, drodzy Państwo, ja też, szczególnie jako kobieta, jestem trochę bardziej emocjonalna niż Mateusz. Nie, Mateusz, czy ty masz jakieś takie... Czy ty masz takie załamki, ale ja mam chwilowe załamki, o których gdzieś tam... Nie chwalę się tym, bo to nie chodzi o to, żeby gdzieś tam swoim czarnowictwem zarażać też innych, wręcz raczej staram się przeciwnie, więc tych moich niepokoi wysłuchuje zazwyczaj tylko mój mąż, który tutaj łaskawie nas dzisiaj nagrywa. Mężu. Także, ale tak, no ale jakby te niepokoje mijają właśnie w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że coś, co po ludzku wydaje się niemożliwe, dla Pana Boga jest niczym pstryknięcie palcem. Także kochani, kto wierzy, ten wie, jak jest, że świat, w którym żyjemy, to nie jest koniec, że na tym naszej planecie to nie jesteśmy tylko jakimiś przypadkowymi zlepkami atomów, czy jak to tam ewolucjoniści twierdzą. To nieprawda. Także jest też świat duchowy, walka duchowa, dlatego ja polecam modlitwę, polecam pozytywne nastawienie, zarażanie też innych ludzi jakimś pozytywnym działaniem. No i kochani, jak Bóg z nami, kto przeciw nam? Ja jeszcze tylko tutaj, aby nie zapomnieć, nadmienię, że dziś zaprosiłam Mateusza do rozmowy, do niezależnej telewizji, w której również mam przyjemność pracować, do telewizji w Realu 24. I dzisiaj już, jak Mateusz wypuści to nagranie, które właśnie oglądacie, to nasza rozmowa z Mateuszem o BRICS-ie głównie, ale nie tylko, były jakieś... Oglądajcie ją zanim usuną. Na Banbaju nie usunął. Na Banbaju tyle dobrego, że nie usunął. Był pierwszy materiał, który usunął, to był dom z siebie. A to by było coś, co? Cię zwolnił. Także nie, z Banbaja. To jest to czarnowictwo moje. Nic nie zniknie, chyba żeby jakieś służby zajęły całego Banbaja, także... Słuchajcie, ale właśnie zapraszam. Jeszcze merytorycznie, bo jeszcze mamy chyba chwilę, bo ja widzę tak, że my dużo czasu przez ostatnie lata przeznaczyliśmy na to, żeby uświadomić ludzi, tych, co się dało, no, że z tą władzą na świecie no, jest jak jest. Nie? Tutaj oczywiście ta wyspa Epsteina pomogła, to, co jeszcze się stało podczas COVID-u pomogło, zobaczyliśmy to World Economic Forum, a Billa Gatesa w innym troszeczkę świetle niż do tej pory i dużo osób okej. Nawet teraz nie wiedziałem, że jest jakaś praca naukowa na temat właśnie globalnego resetu, tego wielkiego resetu. Gościu przeanalizował gdzieś dziesiątki jakichś pism, książek, zdarzeń, faktów i faktycznie jakby dowodzi, że faktycznie ma na miejscu, ma obecnie miejsce próba gdzieś tam scentralizowania władzy, wciągnięcia jakiejś tam większej kontroli. Więc to nie są jakieś tam mity. No, ludzie się uświadomili, że tak jest. To, że to są sataniści, niektórzy boją się o tym w ten sposób myśleć, ale myślę, że ta robota jest jakby teraz już zrobiona. Może takie pytanie trzeba sobie postawić właśnie, czy na wschodzie jest lepiej, nie? W sensie, jeśli ten satanizm rządzi na zachodzie, to czy rządzi on w Rosji, czy rządzi on w Chinach, nie? Na Bliskim Wschodzie. To też jest duże pytanie i ja mam taką, powiedzmy, pozytywniejszą na ten temat jakąś nadzieję, jakąkolwiek nadzieję, że tak nie jest. Rozmawiałem z Piotrem z Mińska, tak? Tam jest Paweł Joński, który mieszka w Mińsku i mówił on na przykład, jak Białorusini krytykują reżim Łukaszenki i za co, i co im się bardziej w Polsce podoba niż na Białorusi. No i dał taki przykład w jednym z materiałów, że Białorusini uważają, że w Polsce są lepsze banery reklamowe, bo są jakieś, prawda, ładne kobiety, jakieś ładne krajobrazy, nie wiadomo co,
A na Białorusi są złe plakaty, bo są na przykład banery pod tytułem, nie wiem, załóż rodzinę, tak? Ale co do tych banerów, to też, drodzy Białorusini, jeśli nas oglądacie, to to nie jest tak, że o, w Polsce to jeszcze długo będą piękne panie na banerach. Teraz coraz częściej panowie dokładnie, nie, jakieś otyłe murzynki. Także to, to nie ma, nie ma. Czasy piękna się kończą. Tak, więc jakby reżim Łukaszenki, z tego co jak ja rozumiem, stara się, wręcz w szkołach ponoć są zajęcia promujące standardowe małżeństwo. Czy tak jak w Europie jest miesiąc dumy, duma to chyba jest lub też pychy, prawda? Tak, to też jest tak tłumaczone. Tak, że to jest właśnie no, coś złego w zasadzie, tak? To tam w Białorusi jest kilka dni, ale poświęconych propagandzie w drugą stronę. Prorodzinnej, tak? No bo mówmy się, że w standardowym rozumieniu rozwój jakiegoś kraju, jakiegoś ośrodka cywilizacyjnego, to są dzieci, tak? Czyli przyszłość. I wiem też, że w Chinach dzieci są na piedestale. Tak, czyli zawsze każdy życzliwie na ulicy dziecko, tak, dziecko, że afirmuje się dzieci, więc dla mnie to jest dobry przejaw, no bo dziecko to jest przejaw życia, jeśli ktoś jest za życiem, to naturalnie nie jest to satanista, tak, no bo satanista jest za jakąś perwersją, za kastracją, za jakąś zwyrodnieniem, tak, no to co teraz się robi, no to jest, no podważenie, jakby podcięcie całego jakby filaru rozwoju ludzkości, czyli dwóch facetów, dwie kobiety, kastracja jakaś hormonalna i to już jest koniec, tak? Tak, to jest uderzenie w tych ludzi, już więcej nie będzie, nie? W sam fundament tożsamości człowieka. Także tutaj w mojej opinii akurat propaganda LGBT, propaganda antyrodzinna jest szalenie niebezpieczna. Szczególnie niebezpieczne jest to, że wyciągają swoje ręce po dzieci w szczególności. I to już u nas niestety. I to już u nas się zaczyna. Tak, ostatnio też pewnie dotarły do ciebie te zdjęcia z jednej ze świetlic w Polsce, tak? Już tam było poprzerabiane na tęczowo, a to ci podrzucę. Także u nas już się zaczyna. Ale w szkołach jest. Ostatnio ktoś też mówił, że widział w jakiejś szkole katolickiej, a temat był Wielkiej Brytanii, że w szkole katolickiej już są trzy toalety. Czyli jest kółeczko, krzyżyk. I inne, nie? Więc to w Polsce wchodzi. W katolickiej szkole to jest. I ja uważam, że to jest ostatni moment, żeby coś zmienić, jeśli chodzi o ten genderyzm. To jest jedno, to się tam jeszcze da posprzątać jako tako. No, tych, których tam operacyjnie wykastrują, pozmieniają, to już nie, to już koniec, tak? Przynajmniej ci ludzie może dożyją do śmierci, no nie będą mieli dzieci, więc to są pojedyncze jednostki, ale moim zdaniem jest ostatni moment, żeby uratować naród polski przed właśnie tym zmieszaniem etnicznym. A, też prawda, tak. Zobacz, tak. Francja, Niemcy, no to już są kraje, które są po prostu skończone, tak? Tam już jest większość muzułmańska, która decyduje o wyborach. Oni będą dalej mieć coraz więcej dzieci, są utrzymywani przez tamtych rodowitych Francuzów czy Niemców. To są kraje, które już przegrały, moim zdaniem. Polska jeszcze nie, w sensie, no nie, jeszcze nie. No przywożą teraz tych Murzynów, że tak powiem, z Niemiec, tam gdzieś widać, że są dokumenty, że poszczególne województwa szukają jakieś nieruchomości, jakichś miejsc, gdzie mogliby ich tam ulokować, to się dopiero zaczyna. Ale w momencie, kiedy nie zatrzymamy tego teraz i dojdzie do tego, że ci ludzie zaczną się wrzeniać, wiesz, brać Polki, robić dzieci, rejestrować się w urzędach z tymi wszystkimi swoimi nazwiskami, to już będzie nie do cofnięcia. To już nie zrobisz tego akwarelisty w Polsce. Po prostu już Polska będzie wymieszana, tu przyjadą z Afryki, gdzieś z Bliskiego Wschodu, nie wiadomo, rodziny, babcie, cioci, dziadkowie, biznes, wszystko co oni chcą przywieźć, będziemy mieli taki po prostu miksik. Multikulti. I my utracimy coś, co nam dawało pewną przewagę, bo finansowo nie jesteśmy w stanie konkurować ze światem. Nie mamy szans. Technologicznie nie jesteśmy w stanie. Język mamy, może fajny, możemy, ale tak naprawdę, jeśli kulturowo, jeśli genetycznie już nie będziemy mogli mówić jakiejś jednolitości Polaków w Polsce, że to jest nasza ziemia, mówimy po polsku, możemy tak się rozpoznać, możemy tutaj definiować rzeczywistość, tworzyć prawa, ustanawiać, tak? Jeśli my to utracimy, bo już nie będziemy tak mogli powiedzieć, bo Polacy będą gdzieś tam mniejszością, no to już jakby odejdziemy po prostu jako Polska w niebyt i ja niestety nie wiem, czy komukolwiek jeszcze na tym zależy tak naprawdę. Obawiam się, że ten czynnik taki przetrwania, jakiś taki samozachowawczy, jest naprawdę w jakimś tam ostatnim bastionie w tej chwili.
No, dokładnie, to wszystko, co Mateusz mówi, to jest prawda oczywiście w mojej opinii. Jesteśmy już w ostatniej chwili, kiedy możemy nauczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich własnych. Ale niestety ja mam wrażenie, Mateusz, że Polacy po prostu bez murzyńskiego odnajeczka na ich własnych twarzach po prostu się nie obudzą. Wiesz, Poliniacy, mówimy o Poliniakach, tak? Bo jeśli mówimy o jakimś gdzieś tam świadomym narodzie polskim, który widzi, co się dzieje, no to jeszcze raz apeluję, działajcie na własnym podwórku dla naszego wspólnego dobra. No ale ogromna większość, część społeczeństwa polskiego, nie narodu polskiego, społeczeństwa polskiego, jest doszczętnie zaczadzona, otumaniona propagandą antyrodzinną, propagandą LGBT, propagandą multikulti, propagandą banderowską również. Trzeba powiedzieć jasno, że zdecydowana większość mediów w Polsce jest to kapitał amerykański. Także, drodzy Państwo, zastanówcie się, jakie informacje przyjmujecie gdzieś tam ze szklanego ekranu, od kogo te informacje pochodzą, no bo jeśli nie jest to Polak, to czy chce dla nas dobrze? Myślę, że to za pytanie mediami retoryczne. Niestety idzie, wiesz, bardzo mocna agenda tych, którzy są właścicielami tych mediów. Słuchaj, Samula, jeszcze ponieważ spotkaliśmy się pierwszy raz, mamy na rzadką okazję fizycznie porozmawiać, to zdefiniowaliśmy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Tak? Że to jest już gdzieś tam ostatni moment. Lecimy. Wplątywani w wojnę. Tracimy, że tak powiem, podstawy takie naszej jakby narodowości spójnej. Na scenie politycznej w tej chwili no, chyba jest niezaciekawie, bo Konfederacja już chyba nikt na nią nie liczy. Jest jeszcze Korona Brauna. Korwin na razie chyba na kanapie, gdzieś tam na ławce bocznej. Widziałem jakiś wywiad ostatnio. Nie, ale Janusz Korwin-Mikke oczywiście nie mówi ostatniego słowa tutaj. Oczywiście, ale budowa od zera wszystkiego niestety, to też jest czas. To też trwa. To tak, czas, pieniądze. Konfederacja zdradziła, Konfederacja jest już przejęta przez służby totalnie. Został jedyny sprawiedliwy, mam nadzieję, Grzegorz Braun i ludzie Grzegorza Brauna, zostały środowiska gdzieś tam wokół Janusza Korwin-Mikkego, zostały środowiska gdzieś tam wokół Stanisława Żółtka, Myśli Polskiej. No generalnie są tacy maleńcy liderzy na prawicy, wokół których gromadzą się ludzie. No nawet Witold Gadowski i cały ten ruch obrony Polaków. No problemem jest to, że rozbijamy się na takie drobne cząsteczki, tak? Ale problemem jest to, że duża część prawicy w Polsce to też atlantyści. Bardzo duże. I tutaj, wiesz, pytanie, czy gromadzimy się, idziemy szeroką ławą, a jak nie możemy się dogadać w tej podstawowej kwestii. Wiesz, ja uważam... No tak, nie jestem w stanie jakby dojść do porozumienia z kimś, kto... Jak pan Bartosiewicz na przykład chce rozdawać paszporty polskie Żydom. Także no trzeba na niego uważać. To są poglądy kompletnie do kasacji. Także no, prawica w Polsce też ma problemy. Tak, uważam, że trzeba zrobić jakiś taki filtr. Zdrowy. Jeśli znaleźliśmy prawdę, jesteśmy w stanie zdefiniować rację stanu w taki sposób, że współpraca ze Wschodem jest korzystna. Tak? Moim zdaniem, jeśli mamy tworzyć jakieś... rozmawiać o przyszłości Polski, no to z tymi osobami, które to rozumieją. Tak samo nie możemy się dawać korporacjom, zwłaszcza tej wielkiej farmie, tak? Jeśli oni w tej chwili narzucili na Polskę chociażby obowiązek szczepień, to jest coś potwornego, to te kajdany też musimy się ich pozbyć. Jeśli ktoś, prawda, będzie mówił, bo tak mu mówią, że tak trzeba mówić, prawda, że szczepionki uratowały świat przed jakimiś pandemiami, zarazami i tutaj mamy się modlić do Rockefellera za ten wielki dar dla ludzkości, no to z taką osobą ja też nie widzę za bardzo możliwości rozmawiania, bo my już odeszliśmy od tego, czy to jest prawica, czy lewica, czy centrum. Albo mamy teraz prawdę, albo po prostu jakieś korporacyjne farmazony, tak? O tym całym palącej się planecie, prawda? No jeśli ktoś by mi z takimi rzeczami wyskoczył, tak? I jakieś wyświechtane korporacyjne broszurki czytał na rozmowach zamiast faktu, to też ciężko jest rozmawiać i obawiam się, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, a może i dobrze, że okazuje się, że najbardziej skrajne środowiska, wydawałoby się, mają najbardziej racjonalne w tej chwili postulaty, nie? I nawet jeśli mamy być skrajni, mamy być w takiej totalnej mniejszości, to okej, okay, nie? Ale uważam, że prawda jest dużym orężem i lepiej zacząć właśnie od czegoś bardzo trudnego do przełknięcia, ale to będzie rosło, jeśli to jest prawdziwe, to będzie rosło i pozostali będą musieli się albo dołączyć, albo
prostu prawda ich zmiecie, nie? Ja też wydaje mi się, że ta, wiesz, nazywanie skrajnym czy radykalnym to też jest taki oręż w rękach wroga, próbujący gdzieś tam właśnie na, no, zrobić z poglądów, które są, no, które jeszcze w latach 90. byłyby kompletnie normalne i no tak, na co dzień spotykane. Dziś robi się z tego skrajną prawicę. Co takiego jest skrajnego, kochani moi, w tym, że uważamy, że są tylko dwie płcie, że człowiek ma prawo sam decydować o tym, jakim eksperymentom medycznym się poddaje, że rodzina jest najważniejsza, a rodzinę tworzy mężczyzna i kobieta, tak? Że aborcja jest morderstwem, a nie jakimś tam zabiegiem. I dużo takich oczywistych oczywistości, gdzie no, kochani, to nie ja postradałam rozum, tylko większość, tutaj umówmy się, jest, ludzie są po prostu opętani. Więc ja tutaj nie zgodzę się, że nasze poglądy są skrajne, nasze poglądy są jak najbardziej na miejscu i takie normikowe, nawet powiedziałabym, nie jakieś ekstrawaganckie. To świat oszalał, kochani, to świat oszalał, a Polska jest w piekiełku cały czas zachodniej propagandy, także jesteśmy kompletnie ogłupiani. Ale my przynajmniej jesteśmy w dobrym miejscu. To powiedz jeszcze, gdzie cię można obecnie znaleźć, bo ja śledzę twoją aktywność, kiedyś mniej więcej pojawiłaś na tej scenie publicystyczno-politycznej, ale widzę też dużo takich ruchów zaskakujących i tak naprawdę już nie wiadomo, chyba nie każdy wie, z czym ciebie połączyć. Jakie są najbardziej aktualne twoje projekty i może też powiedz, w jakim kierunku chcesz się rozwijać teraz? Kochani, w jakim kierunku, to się wszystko okaże, bo mi w życiu wszystko wychodzi zupełnie niechcący. Także tak, a propos moich kanałów przekazywania informacji, no to najbardziej jestem aktywna tak na co dzień, również prywatnie, na swoim Instagramie, po prostu Samuela Torkowska, pisane wszystko razem. Na X-ie takie raczej bardziej właśnie tutaj polityczne komentarze. Samka Torkowska, też wszystko pisane razem. YouTube'a nadal nie mam, mimo że wiem, że powinnam, ale no, może niebawem. Na Facebooku też pod imieniem i nazwiskiem Samuela Torkowska, zarówno konto publiczne, jak i prywatne. Natomiast pracuję codziennie, mam wywiad ze swoim gościem na żywo w telewizji w Realu 24 na platformie BanBaj. A ostatnio wspólnie z Bartoszem Bekierem, redaktorem naczelnym X-Portal TV, postanowiliśmy reaktywować tenże X-Portal po kilku miesiącach przerwy, także no, chyba to tyle. Taka już nazwa była bardzo taka przyszłościowa, X-Portal. Zobacz, może nawet trzeba by to Ilona Muska. Elon jakieś... Musk podpierdzielił Bartkowi logo. No. Tak, bo ja kiedyś miałem taki pomysł, że trzeba zrobić partię X, wiesz, że wszyscy co na X-ie wojują politycznie, to oni już są... I Tony Ching byłby liderem. No, jakby był, to by był, no. Wiesz, to byłaby przynajmniej jakaś tam rywalizacja. Uważam, w ogóle na X-ie zobacz, że lewacy są mega odwrocie, nie? Po tym jak Elon obciął, już nie mogą tak łatwo zawieszać tych kont przeciwników, to oni się nawet nie wychylają za bardzo. Tak, w ogóle ja dopiero przed wyborami założyłam, przed kampanią, jeszcze jesienną tamtego roku założyłam X-a, wcześniej byłam tylko tam gdzieś tam na Instagramie i Facebooku. No, drodzy Państwo, to jest jazda bez trzymanki, naprawdę. No to prawda, że dzięki braku takiej hardkorowej cenzury, jak na Facebooku czy na YouTubie, prawackie grona tam, no, mogą na dużo sobie pozwolić i łączymy się. Ale zobacz, i docieramy do siebie nawzajem. Ale farmy troli też, drodzy Państwo, jaki tam jest jazda bez trzymanki, jak już powiedziałam, no takiego poziomu dyskusji jak na X-ie, dawnym Twitterze, no nie zaznałam ani wcześniej i chyba nie zaznam później. Usuwać te trolle, usuwać. Kto ma odporność na to, to zapraszam. Ale najlepiej zobaczyć, jakie są reakcje na przykład na tweety ambasadora Liewne. Tak, tak. O, można cisnąć ambasadorowi Izraela tak, na X-ie. Można, no, można. Więc można. Widać, ile ci ludzie mają w rzeczywistości poparcia. Tak? Oni w mediach gdzieś tam głównego nurtu to są witani za szczytami, panie, tak? A na X-ie to taki człowiek coś powie i normalna reakcja społeczeństwa jest taka, panie, weź pan tak z tym, nie? I to jest okej. Okay. No, to jest okej, okay, że po prostu tam nie ma tej takiej, wiesz, bańki ochronnej dla tych opinii. I tam ci, którzy, wiesz, kłamią, używają jakichś takich, wiesz, wyświechtanych trików, manipulacji, nie mają po prostu szans. I dlatego uważam, że internet, YouTube w pewnym sensie demokratyzuje jakoś tak dostęp do, nawet do władzy, tak, do kształtowania opinii,
I niestety, jeśli ktoś teraz chce być politykiem, to musi też być troszeczkę właśnie też twórcą cyfrowym, żeby nie polegać na innych, na jakichś pośrednikach, prawda? Bo tutaj wtedy pojawia się cenzura i jakieś tam trzeba się liczyć z innymi interesami, a w takim momencie, kiedy człowiek sam swoją werbalną jakąś zdolnością, własnymi myślami, analizą, też relacjami z ludźmi się musi, wiesz, obronić, tak? Bez żadnej ochrony, żadnego pośrednika, to taka osoba nabiera moim zdaniem dopiero wtedy jakiś tam szlifów, żeby w tej takiej przyszłej polityce takiej funkcjonować. Dlatego to jest naprawdę duża odpowiedzialna rola i też zachęcam wszystkich oczywiście, żeby szli w tą stronę, bo uważam, że Polska potrzebuje kadr takich właśnie elit, które no też muszą tą kompetencję mieć. A ławka jest bardzo krótka, bo tak jak mówiłem w wywiadzie, pierwsza rzecz, jaką bym zrobił jako dyktator, dowiecie się w wywiadzie, co bym zrobił, ale jest potrzeba właśnie, żeby nowi politycy, nowi gdzieś tam urzędnicy też po prostu się narodzili. I właśnie tak jak mówiłem, chyba teraz już rozmawiam z 20 minut, ale jesteśmy po godzinnej rozmowie z Samuelem, która już jest dostępna. Znaczy moje z Mateuszem, więc mówił Mateusz tutaj, żebyście byli świadomi, to ja zadawałam pytania. Ja to już nikt nie wejdzie, będziemy chcieli twoje oglądać. Ale w każdym razie zachęcam was, żebyście zobaczyli ten wywiad, ja go tutaj podlinkuję, albo sami możecie znaleźć na Banbaju. Banbaj, jaka tam jest końcówka? .com czy .pl? Banbaj. Też nie wiem, dobra, nie, wiecie o co chodzi, nie? Banbaj.com i wystarczy w wyszukiwarkę na Banbaju. Jest cała rozmowa w temacie BRICS-u, tak? W temacie Polska BRICS, mój wyjazd do Chin. My tutaj zostawimy linka, ale też jak wejdziecie na Banbaja i w wyszukiwarcie wpiszecie hasło Mateusz Jarosiewicz, na pewno wyskoczy właśnie ta nasza rozmowa sprzed chwili. Tak jest. Także do zobaczenia. Podajcie proszę dalej. No właśnie, podajcie dalej, kochani. Miejcie odwagę, bo jakby elity elitami. Wiedza merytoryczna wiedzą merytoryczną. Ja też się nie czuję tutaj jakimś największym orłem kraju, ale mam odwagę. I to tego też wam trzeba. To może jeszcze byśmy odwagę, to jak będą widzowie, wyrazicie też taką chęć. Wolę, żeby więcej Samueli posłuchać, to jeszcze cię do jakiegoś live'a swojego czy nagrania postaram jak się wrócisz ściągnąć. Z Chin? Jeśli wrócę. Jak, kiedy wrócę z Chin. Tak? Albo nawet jak będę w Chinach, super. Albo nawet, to wtedy na online. No, w każdym razie będziemy w kontakcie z Mateuszem, bo tutaj niewielu jest takich i trzeba się gromadzić. Bezpieczne odległości. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej, nie nagrałem. Tak, akurat. Na żarcik sobie robisz. Nie, no też weź. Tak lubię żartować. Durny jak. Nie wiem.